Cześć, zapraszam Was dzisiaj serdecznie na film o 5 najważniejszych zasadach zdrowego low carb. I nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo od dzisiaj możecie też w moim sklepie online kupić właśnie taki zdrowy jadłospis w wersji niskowęglowodanowej, wersji low carb, o który wiele osób prosiło. Jeżeli oglądacie ten film gdzieś mniej więcej w czasie, kiedy go wypuściłam, to koniecznie też spojrzyjcie w linki na dole, bo mam dla Was super promocje na wszystkie produkty. A teraz przechodzimy do 5 zasad zdrowego low carb, do tego jak komponować posiłki na dietach niskowęglowodanowych i obalimy też kilka mitów dotyczących zagrożeń, o których być może słyszeliście. Zapraszam. Żywienie ketogeniczne wpisuje się tak naprawdę w taki większy obszar żywienia niskowęglowodanowego, tak zwanego low carb. Natomiast można być na low carb nie będąc w ketozie i o tym już były filmy i jedząc tym samym trochę więcej węglowodanów i robiąc to w dobry, zdrowy sposób. Dlatego też właśnie o tym dzisiaj chcę głównie z Wami porozmawiać i nieraz pytaliście mnie w komentarzach, co uważam na temat jakiejś teorii, że jednak w długim okresie czasu żywienie niskowęglowodanowe nie jest zdrowe, że niektóre badania na to wskazały. Dlatego mam dla Was dzisiaj świetny materiał źródłowy właśnie z PubMedu, czyli z takiej naukowej biblioteki, który króciutko na początku chcę Wam zredagować, żebyśmy już mieli pewność, czy to żywienie niskowęglowodanowe nam służy, czy nie. Chociaż największą pewność będziecie mieć, jeżeli po prostu przetestujecie coś na sobie, bo wiadomo, że każdy z nas jest inny, ale o tym na pewno już wiecie. Badanie Wam podlinkuję w opisie filmu. To jest właśnie na PubMedzie badanie od StatPearls. Ostatni update w lipcu tego roku, 2022, więc świeża sprawa. I w tym badaniu autorzy podsumowują, że przeprowadzono kilka badań łączących diety niskowęglowodanowe ze zwiększoną śmiertelnością. I właśnie niektóre osoby, chociażby w internecie, takie badania komentowały i szeroko poszła informacja, że dieta niskowęglowodanowa wcale nie jest zdrowa. Natomiast uwaga, niedawne badania Prospective Urban Rural Epidemiology, nie będę tego tłumaczyć na polski, duże badanie z udziałem ponad 135 tysięcy uczestników na całym świecie wykazało związek między zwiększoną śmiertelnością a wyższym spożyciem węglowodanów, czyli coś zupełnie odwrotnego, oraz niższą śmiertelnością związanym z wyższym spożyciem tłuszczów. Co ciekawe, inne badanie wykazało, że zdrowa dieta niskowęglowodanowa i niskotłuszczowa była związana z niższą śmiertelnością, a niezdrowa dieta niskowęglowodanowa i niskotłuszczowa wiązała się z wyższą śmiertelnością. I tak samo tutaj też mamy informacje odnośnie lipidogramu, tego, że niektóre badania pokazywały, że jest wzrost cholesterolu, natomiast były ostatnio badania, które pokazały, że ten wzrost LDL jest nieznaczny, ale za to jest mocny wzrost HDL-u, co dobrze, i przede wszystkim spadek trójglicerydów. I tak samo, jeżeli chodzi o nerki, a diety niskowęglowodanowe, gdzie jest zwiększone spożycie białka, też nie ma tutaj zależności pod kątem obciążenia nerek czy różnych chorób z tym związanych. I moi drodzy, jakie jest podsumowanie moje i też to, które możecie sobie w języku angielskim przeczytać właśnie z tego badania. Najważniejsze jest to, czy żywienie, które prowadzimy, czy to wysokotłuszczowe, czy wysokowęglowodanowe, czy wysokobiałkowe, jest zdrowe. Czyli co my tak naprawdę jemy, czy ta żywność jest zdrowa. Dlatego właśnie przechodzimy teraz do tematu filmu, czyli do 5 zasad zdrowego low carb. Jak jadłospis skomponować w wersji niskowęglowodanowej, żeby służył nam naszemu zdrowiu, naszej energii, naszemu sercu, obniżał poziomy glikemii, bo to są wszystko korzyści, które płyną właśnie z żywienia niskowęglowodanowego dla większości osób, bo jeżeli mamy uregulowaną glikemię, jeżeli nasze hormony sprawnie funkcjonują, to nie mamy problemu z utrzymaniem bądź obniżeniem do odpowiedniego poziomu naszej masy ciała i z poziomami energii możemy jeść mniej, rzadziej, czujemy sytość, no stan idealny, ci, którzy są na dobrze zbilansowanym low carbie, myślę, że to potwierdzą, a dla tych, którzy chcą tego spróbować, pierwsza zasada.
Mówi się teraz, że low carb to jest nie więcej niż 130 g węglowodanów na dzień i nie więcej niż 26% udziału tych węglowodanów w naszej diecie. Raczej przy żywieniu niskowęglowodanowym nie robimy tego rozróżnienia na węglowodany netto czy brutto, tylko po prostu liczymy węglowodany brutto. Natomiast 130 g węglowodanów to naprawdę nie jest mało i można tam różne fajne rzeczy zmieścić. Mamy też, więc jakby taka zasada, nie więcej, w okolicach 100 g węglowodanów to będzie żywienie niskowęglowodanowe dobrze zbilansowane i właśnie w tych okolicach 100 g węglowodanów oscyluje też mój nowy jadłospis niskowęglowodanowy, który znajdziecie w trzech wersjach kalorycznych: 1500, 1800 i 2100 kilokalorii do wyboru. Natomiast co z pozostałymi makroskładnikami, czyli z białkami i tłuszczami? No mamy różne wersje tego low carbu, bo może być low carb high fat, ale może być też low carb high protein albo low carb low fat. Moim zdaniem to, co warto zrobić, jeżeli chcemy być na diecie niskowęglowodanowej i nie wchodzić w ketozę, to wypośrodkować sobie zarówno te białka, jak i tłuszcze. Dlatego też mniej więcej 20% białek to jest taka ilość, która jest odżywcza, zapewnia nam sytość. U większości osób, jeżeli bardzo aktywnie trenują, no to oczywiście można to zwiększyć, ale również taka ilość sprzyja utracie nadmiernej masy ciała i właśnie w okolicach 20% białka tyle znajdziecie w moich jadłospisach. Wiadomo, że wyższy procentowy udział białka to też jest trochę wyższy koszt diety, no bo jednak dobrej jakości mięso, jaja, ryby, czyli te źródła białka, no są bardziej kosztowne niż jakieś tam źródła węglowodanów czy nawet tłuszczów. No i reszta pochodzi z tłuszczów, ale dobrych tłuszczów i o tym zaraz powiemy, jakie te tłuszcze na diecie niskowęglowodanowej powinny być, bo tu jest lekka różnica według mnie pod kątem biochemii w porównaniu do diety ketogenicznej, więc te tłuszcze to jest około 60% całości, czyli mamy 20 mniej więcej procent węglowodanów, 20% białka i 60% tłuszczów, więc tych tłuszczów wciąż jest sporo, no ale jednak dużo mniej niż na diecie ketogenicznej. Druga zasada zdrowego low carb, no to są te produkty, których używamy. I tutaj najważniejsze jest, żebyśmy starali się wybierać produkty jak najmniej przetworzone. I można jeść fast foody na low carb, ale to raczej nie będzie zdrowa dieta służąca naszemu zdrowiu, więc staramy się rzeczywiście wybierać produkty nieprzetworzone, ale też ja staram się, układając jadłospisy, korzystać z produktów dobrze dostępnych, takich, które po prostu mamy w sklepach, żeby to nie było też dla nas problemem, taki jadłospis sobie skomponować i później w kuchni po prostu nie mamy co do gara włożyć, bo w ogóle nie mamy tych produktów. Także co to jest? Jeżeli chodzi o źródła węglowodanów, no to tutaj oczywiście wszelkiego rodzaju warzywa, w ten low carb też może w nieograniczonych ilościach, ale w ograniczonej ilości wchodzą nam warzywa skrobiowe, między innymi ziemniaki i bataty. Jeżeli podamy je na przykład w formie takiej bardzo smacznej sałatki ziemniaczanej, to mamy dodatek skrobi opornej. Jeżeli nie znacie tematu, nie będę teraz dużo o tym mówić, ale to jest bardzo dobra rzecz dla naszych jelit, dla naszej mikrobioty. Był o tym osobny film na YouTubie. Więc to są też bataty. Wiele osób bardzo lubi. To jest coś, czego no, na keto nie mieści nam się to za bardzo w jadłospisie, a tutaj rzeczywiście możemy tego typu rzeczy jeść. Jest na pewno ryż w formie risotto, które ja uwielbiam i nieraz właśnie w ten sposób nawet na keto sobie trochę te węglowodany ładuję. I są też strączki w niewielkiej ilości, są kasze, na przykład taki chleb z kaszy gryczanej, jeżeli ktoś lubi, można samodzielnie w domu zrobić, tak naprawdę tylko z kaszy, wody i soli, przeprowadzając odpowiednie procesy, a tak naprawdę te procesy przeprowadzają się same, tam jest niewiele roboty i można sobie taki chleb zrobić, włożyć nawet do lodówki i przez 2 tygodnie wręcz z niego korzystać. Także tego typu produkty i to są te inne źródła węglowodanów niż na diecie keto, największe ilości owoców, na które sobie też możemy pozwolić. W moich jadłospisach nie ma glutenu i nie ma pszenicy, bo bardzo często niestety te produkty wywołują nadwrażliwości pokarmowe, powodują problemy z trawieniem i uważam, że nie jest to niezbędny aspekt zdrowej diety. A jeżeli trafi Ci się pizza od czasu do czasu, no to potraktujmy to jako jakieś
odstępstwo, którego niekoniecznie musimy je sobie wpisywać w ten nasz zdrowy jadłospis na co dzień. Jeżeli chodzi o źródła białek, tłuszczów, no to jest dobrej jakości właśnie mięso, ryby, jajka, nabiał, ale nie w jakichś ogromnych ilościach, tylko ja uważam, że jednak warto z umiarem podchodzić do tematu nabiału, orzechy, oczywiście nasiona. I tak naprawdę no, te produkty, które gdzieś tam możemy znaleźć na co dzień, za chwilę Wam pokażę też takie przykładowe produkty, ale przede wszystkim stawiamy na niski stopień przetworzenia i to na pewno będzie procentowało naszym lepszym samopoczuciem i zdrowiem. I przechodzimy sobie do kolejnych tak naprawdę trzech punktów zdrowej diety, które łączy jeden temat. To w jaki sposób na diecie niskowęglowodanowej warto komponować posiłki, żeby nam służyły. Pierwsza sprawa to właśnie rodzaj tłuszczów. Tak jak na ketoadaptacji nieraz jemy dużo tłuszczów nasyconych i nie ma z tym większego problemu, tłuszcze nasycone wcale nie są złe, o tym też był film u mnie na kanale, to jednak przy diecie niskowęglowodanowej, tak samo jak przy keto śródziemnomorskim, uważam, że zdecydowanie powinniśmy stawiać na tłuszcze nienasycone. Dlatego, że połączenie węglowodanów, szczególnie w jednym posiłku, i tłuszczów nasyconych, no troszeczkę się ze sobą kłóci. Mamy za duży ładunek energetyczny zazwyczaj w takim wypadku z tych dwóch stron. Poza tym akurat połączenie węglowodanów i tłuszczów nasyconych sprzyja przybieraniu na masie, szczególnie jeżeli nie zużywamy w tym momencie tyle energii, ile przyjmujemy. No i zresztą nie ma nigdzie w przyrodzie takiego naturalnego produktu, który by łączył w sobie tłuszcze nasycone z węglowodanami. Więc jak już komponujemy ten posiłek, to dobrze jest jednak bardziej stawiać na tłuszcze nienasycone. I tu Wam dam przykład z mojego jadłospisu. Skoro już tak mówiłam Wam o tym risotto, które ja bardzo lubię, to właśnie, mamy raz przepis na risotto. To jest risotto cytrynowe z łososiem i rukolą. I teraz zobaczcie, mamy w składnikach łososia. To jest akurat danie, które bardzo dobrze smakuje też następnego dnia, czy na zimno, czy na ciepło, więc danie jest na dwa dni rozpisane i jest napisane, że oczywiście spożywamy jedną porcję. Taka jedna porcja to jest bardzo właśnie wyrównana ilość, bo zarówno białka mamy ponad 40, to też zależy od oczywiście kaloryczności, którą w sobie wybierzecie, ale w okolicach 40 gramów węglowodanów mamy w okolicach 40 gramów i tak samo w okolicach 40 gramów mamy tłuszcze. I w składzie mamy łososia, czyli zobaczcie, tłuszcze nienasycone i białko. Mamy kurkumę, fantastyczne źródło czy przeciwzapalnych, bo ja też staram się tak układać te jadłospisy, żeby one rzeczywiście były przeciwzapalne. Jeżeli ktoś lubi to na ostro, można dodać właśnie troszkę papryczki. Robimy to na niewielki ryż, który też nie jest w dużej ilości, bo to jest około 50 gramów na posiłek. Wtedy nie przekroczymy tej łącznej puli węglowodanów w ciągu dnia, ale można sobie tym pojeść. I ten ryż najlepiej smakuje na maśle klarowanym, więc tu mamy łyżeczkę tego masła klarowanego, który jest tłuszczem nasyconym, ale nie jest jakby w dominacji w tym posiłku. Oczywiście jak ktoś chce zrobić to na przykład na oleju z awokado, żeby totalnie wyeliminować tłuszcze nasycone, to jak najbardziej jest taka możliwość. No ja jednak to masło w risotto bardzo sobie cenię, jeśli chodzi o smak. Do tego bulion, cebula, sok z cytryny, oregano, które też jest fantastycznym przeciwzapalnym ziołem i rukola, oliwa z oliwek. Przeczytałam Wam składniki i zobaczcie, że tam właśnie mamy głównie tłuszcze nienasycone i mamy też błonnik. Więc staramy się dobierać tłuszcze nienasycone do naszej diety i przechodzimy teraz płynnie do punktu czwartego. A punkt czwarty to odpowiednie zbilansowanie każdego posiłku na naszej diecie low carb pod kątem nie tylko indeksu glikemicznego, ale też ładunku glikemicznego. O indeksie glikemicznym pewnie słyszeliście, natomiast to jest taka trochę jednostka nie odpowiadająca niczemu konkretnemu, co się dzieje w naszym organizmie tak naprawdę. Dlatego patrzymy bardziej na ładunek glikemiczny, czyli mówiąc po naszemu, to jak szybko dany posiłek podniesie nam cukier we krwi. Chcemy raczej, żeby te wzrosty cukru nie były bardzo szybkie i bardzo wysokie, dlatego nawet jeżeli spożywamy węglowodany, no a na low carbie spożywamy ich więcej niż na keto, to chcemy, żeby ten wzrost był delikatny i nie taki bardzo szybki, żeby nie następował później szybki spadek, bo to może znowu prowadzić do hipoglikemii. Więc co nam dobrze bilansuje posiłki, żeby jeżeli mamy węglowodany, obniżać ładunek glikemiczny? Bardzo dobrze wpływa na to właśnie tłuszcz i tutaj staramy się dodawać te tłuszcze nienasycone,
dla osób, które chcą najprościej, może to być oliwa z oliwek i olej MCT, dwa główne tłuszcze, które możecie stosować w swojej diecie i świetnie sobie jakby poradzicie wtedy z komponowaniem i będzie to zdrowe i odżywcze, przeciwzapalne, ale też błonnik, dlatego ta zielenina dodana do jakby obok na talerzu, do naszego risotto i w ogóle staramy się właśnie, żeby tego błonnika w diecie była odpowiednia ilość. Dodatek błonnika obniża nam ładunek glikemiczny posiłku i sprawia, że nie mamy tej właśnie ospałości po posiłku, którą wiele osób jedząc posiłki węglowodanowe odczuwa. I tutaj pokażę Wam kolejny przepis z jadłospisu. Nie mamy dużo jakichś tam słodkich deserów, ale na kolację jednego dnia zaproponowałam Wam szarlotkowy pudding chia, który ja bardzo lubię. Właśnie na keto niektórzy moi podopieczni i w jadłospisach też możecie znaleźć go na przykład z borówkami. Natomiast na low carbie spokojnie możemy wrzucić w to jabłko i taką a la szarlotkę właśnie z tymi nasionami chia możemy sobie zrobić. I tutaj możemy użyć mleka kokosowego, a nie śmietanki kokosowej, bo nie chcemy mieć aż tak wysokiej puli tłuszczów w posiłku, więc też ten posiłek będzie mniej kaloryczny. Ale jeżeli używamy samego mleka, to warto właśnie dodać tą łyżkę MCT, żeby trochę tłuszczu do obniżenia ładunku glikemicznego było w posiłku. Albo na przykład używamy część śmietanki kokosowej i wodę. To też wszystko macie oczywiście opisane w jadłospisie. Inne nasiona chia, konopie, nasiona konopi, które Wam bardzo polecam, są fantastycznym źródłem białka, przeciwoksydantów, świetna sprawa. Do tego wanilia i teraz tak, mamy jabłko, które sobie robimy właśnie na patelni osobno, w taki szarlotkowy, ale bardzo szybki sposób, z cynamonem, z kardamonem, z goździkami, tak naprawdę z czym tam lubicie, ale bardzo Wam polecam cynamon, bo on też pomaga regulować glikemię w naszym organizmie i te przyprawy też mają znowu działanie przeciwzapalne. I mimo tego, że mamy jabłko, które no ma, są to głównie węglowodany i woda, jest tam też trochę błonnika, bo nie jest to sok wyciśnięty z jabłek, ale właśnie dodaliśmy nasiona chia, dodaliśmy dobre tłuszcze i tym sposobem ten posiłek jest naprawdę bardzo dobrze zbilansowany pod kątem ładunku glikemicznego i nie powinniśmy po nim czuć się ospali. I przechodzimy sobie płynnie do piątego punktu, piątej zasady zdrowego komponowania posiłków na low carb, czyli pory dnia i tak naprawdę celu, dla którego jemy. Już tłumaczę, o co chodzi. Wiele osób lepiej czuje się, jeżeli rano zjada śniadanie białkowo-tłuszczowe, bo ma stabilniejsze poziomy energii, a węglowodany spożyte na wieczór, ale nie mówię od razu przed snem, tak na 2-3 godziny przed snem, pomagają wielu osobom się wyciszyć i zasnąć i mieć taki spokojny, jakościowy sen. Jest to związane z gospodarką hormonalną naszego organizmu i jeżeli tak jest u Ciebie, to uważam, że naprawdę to jest bardzo dobra metoda właśnie na ustalanie posiłków. I większość posiłków w tym jadłospisie właśnie na śniadanie ma bardziej białkowo-tłuszczową wersję, a później dopiero węglowodanową. Ale nie wszystkie i to możecie bez problemu sobie znaleźć, bo warto też, uważam, spróbować tej drugiej wersji, czyli spożycia węglowodanów, oczywiście w zbilansowany sposób, tak jak mówiłam wcześniej, ale w pierwszej połowie dnia. I kiedy to może nam służyć? Nasza insulinowrażliwość też może być wyższa rano, czyli pod tym kątem mniejsze będziemy mieć skoki cukru, jeżeli węglowodany spożyjemy rano. Nie każdy tak ma, dlatego naprawdę polecam Ci sobie to przetestować, sprawdzić po prostu jak się czujesz, jedząc węglowodany albo rano, albo wieczorem, ale też zmierzyć sobie po prostu glikemię na przykład na godzinę po takim posiłku, czy 2 godziny po takim posiłku i zobaczyć, czy ten węglowodanowy posiłek będzie Ci służył rano. Bo u niektórych osób węglowodany lepiej się sprawdzają, dlatego że ich wrażliwość na insulinę w pierwszej połowie dnia jest wyższa. Druga sprawa, nasz cel. Niektórym pasuje jeść węglowodany okołotreningowo, a wiem, że część osób trenuje rano, trenuje na czczo, dlatego w takim wypadku to śniadanie, w którym będzie tych węglowodanów więcej, również może się sprawdzić. Czyli co jest Twoim celem, dlaczego jesz? Czy chcesz uzupełnić ten glikogen po treningu? To wtedy staraj się celować tymi węglowodanami bliżej właśnie swoich treningów i bez problemu możesz zmieniać pory tych posiłków również w moim jadłospisie i na przykład jeżeli chcesz zjeść śniadanie na kolację, a kolację na śniadanie, czy jeszcze jakoś inaczej to sobie zamienić, to spokojnie możesz to zrobić. No dobrze, moi drodzy, czyli to są zasady zdrowego komponowania posiłków na diecie niskowęglowodanowej.
podsumowując, po pierwsze, odpowiedni dobór makroskładników, po drugie, odpowiedni dobór produktów, tak żeby one były jak najmniej przetworzone i żeby ta dieta była zdrowa. Po trzecie, komponowanie tych posiłków pod kątem tłuszczów, wybieranie tłuszczów nienasyconych, szczególnie wtedy, kiedy łączymy je w posiłku z węglowodanami. Po czwarte, takie komponowanie posiłków, żeby mieć niski indeks, a przede wszystkim ładunek glikemiczny każdego posiłku. I piąta zasada, odpowiednia pora spożywania tych węglowodanów w zależności od naszego celu. W taki sposób został stworzony ten mój jadłospis na 14 dni, 3 posiłki dziennie. Zapraszam Was do opisu filmu, żeby sobie zobaczyć, jak ten jadłospis wygląda. I zachęcam Was oczywiście do zakupu, on jest w wersji bezglutenowej. Bardzo zróżnicowane, ale też stawiam na to, żeby te posiłki jednak mimo wszystko były proste i szybkie, no bo nawet jak ktoś lubi spędzić dużo czasu w kuchni, to zazwyczaj go na tyle nie mamy i są dużo inne, ciekawsze i ważniejsze rzeczy, które w życiu możemy robić. Zapraszam Was też do opisu, tam znajdziecie moje kursy Keto Start o Keto Adaptacji, Schudnij na Keto o redukcji i pozostałe jadłospisy ketogeniczne, które już wcześniej dla Was wyprodukowałam. Zawsze bardzo chętnie usłyszę od Was w komentarzach, co sądzicie na temat tych 5 zasad z tego filmu, czy Wam się przydał. A jeżeli macie już moje jadłospisy, to bardzo mi będzie miło, jak podzielicie się swoimi opiniami również w komentarzach. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję, pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!